Tak, kochani, chcemy dzisiaj zobaczyć Baranka Bożego. Chcemy się z Nim spotkać na nowo. Yes, today we want to meet the Lamb of God. We want to meet with Him again. Witam Was bardzo serdecznie w moim starym kościele. And I'd like to welcome you very warmly in my old church. Było to ponad 14 lat temu, kiedy po raz pierwszy stanęliśmy troszkę mniejsi wtedy. It was 14 years ago where for the first time we stood here. 14. 14. O, tyle czasu minęło. Such a long time has passed. Ale znowu cieszymy się, że razem z żoną możemy tutaj dzisiaj być. But my wife and I are so glad that we are able to be with you again. Lubię patrzeć na Giewont. I like to look at Giewont, which is a mountain. Przypominam, że to góra w Tatrach, która przypomina leżącą postać. And I remind you that this is a mountain in Tatra Mountains, which resembles a lying down person who's lying down. A głowa tej postaci ciągle skierowana jest ku niebu. And the face of that person is pointing towards heaven. Legenda mówi, że to rycerz śpiący. The legend tells us that this is a knight who is asleep. A ja pozwoliłem sobie w duchu chrześcijańskim zmienić tą legendę. And in the Christian spirit, I allowed myself to change this legend. I pragnę wyznać, że według mnie jest to nie rycerz śpiący. And I'd like to state that according to me, this is not a knight who is asleep. Ale rycerz, który jest na niebo ciągle patrzący. But this is a knight who is focused and who is looking at heaven. Tak sobie wyobrażam prawdziwych chrześcijan. And this is how I imagine true Christians. Że to są ludzie, którzy kochają patrzeć w niebo. And because these are the people who love to look at heaven. To ludzie, którzy już teraz potrafią cieszyć się niebem. These are people who now are able to be glad because of heaven. Potrafią również oddychać atmosferą nieba już tu i teraz. And they here and now are able to breathe the atmosphere of heaven. A nie tylko malarycznym, złym powietrzem tego świata. And not only the poison, the bad air of this world. Jaka to jest atmosfera nieba? What is this heavenly atmosphere? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. Blessed of the pure heart, because they will see God. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię, nową ziemię. Blessed are the quiet ones, because they will possess the heaven, the earth, the new earth. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni sami dostąpią miłosierdzia. Blessed are those who show love, because they will also receive love. Atmosfera nieba już teraz w nas. Atmosphere of heaven here and now with us. Pierwsi chrześcijanie im więcej cierpieli, tym więcej patrzyli w niebo. Early Christians, the more they suffered, the more they were focused on heaven. Apostoł Jan też często patrzył w niebo. Apostle John also often looked into heaven. Tam widział Jezusa odchodzącego. There he saw Jesus when he was leaving. Bardzo cierpiał, był prześladowany. He suffered a lot, he was persecuted. I pewnego dnia pańskiego, dnia sobotniego według przykazania. And one day, Lord's day, the seventh day, according to God's commandment. Zobaczył otwarte niebo. He saw heaven which was open. Spojrzał w głąb. He looked inside. I zobaczył wiele postaci. And he saw many figures there. Zobaczył swojego wśród nich ukochanego Zbawiciela. And amongst them he saw his beloved Savior. Przysłuchiwał się pewnym rozmowom, które były prowadzone. He listened to discussions which were being led. I zobaczył Jezusa jako baranka. And he saw Jesus as a lamb.
Aż w 11 rozdziałach objawienia świętego Jana jest tak pięknie i tak wiele powiedziane o Jezusie jako baranku. All 11 chapters in the book of Revelation, Jesus is described as a lamb. Ja tak kocham obraz Jezusa jako baranka. I love the picture of Jesus as a lamb. Mnie to przejmuje, że Jezus jako Król Królów ciągle nosi szaty umoczone we krwi. It moves me that Jesus as a King of Kings is still carrying the robes which were dipped in blood. Ta prawda o tym elemencie całkowitego poświęcenia dla człowieka, dla nas nigdy nie może być zapomniana. This truth about the element of his sacrifice for us, for humankind, can never be forgotten. W 5 rozdziale czytamy taką historię. In the 5th chapter we read the following story. Że Jan, słuchając pewnej rozmowy, rozpłakał się. That John, when he was listening to a certain conversation, he started crying. I podszedł ktoś do niego i powiedział: And someone walked up to him and said, Janie, nie płacz. John, do not cry. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. The lion from the root of David has won. I może otworzyć tą księgę historii. And he can open this book, book of history. Lew z pokolenia Judy może otworzyć księgę historii wielkiego boju. The lion from the tribe of Judah can open this book, book of the great controversy. Naszą historię może otworzyć. Nie płacz. He can open our history. Do not cry. I chwilę upływa. And a moment passes. I patrzy. And he's looking. I nie widzi lwa. And he cannot see the lion. Ale widzi baranka. But he sees a lamb. I to baranka wciąż zabitego. And a lamb which has been killed. Ale jednak nie do końca. But yet not completely. Ten baranek ciągle stoi, ciągle zwycięża. This lamb is still standing, it's still winning. To są tajemnice i paradoksy i cuda zbawienia. These are the secrets, the paradox, the wonders of salvation. Że w jednej osobie jest Twórca i Bóg i człowiek zarazem. That in one person you've got Creator, you've got God and also a person. Jest lew. Ale jest i baranek w jednej postaci. But there's also a lamb in one person. Jezus nie mógłby nas uratować, gdyby nie był Bogiem. Jesus wouldn't be able to save us if he wasn't a God. Musiała być zapłacona największa, najkosztowniejsza cena. The greatest, the most expensive price had to be paid. To nie była cena krwi Jezusa jako człowieka, ale jako Stwórcy. This wasn't the price of blood of Jesus as a person, as a human. It was blood of a creator. Dzięki temu jesteśmy uratowani. And thanks to that, we are saved. Baranek został zabity. The lamb has been killed. Abyśmy my nie musieli nigdy być zabici. So that we would never have to be killed. I on stoi. And he's standing. Ciągle stoi. Standing continuously. A szczególnie wtedy, kiedy jego dzieci przeżywają ciężkie chwile na ziemi. And especially when his children are going through difficult times here on earth. On stał po prawicy Ojca jako baranek, gdy umierał Szczepan kamienowany. He stood on the right side of his father when Stephen was being stoned. On stał, kiedy wiele tysięcy pierwszych chrześcijan, starsi i dzieci oddawali życie za baranka. He stood when many thousands of early Christians, with both old and young children, were giving up their lives for the Lamb. On stał, aby ich wesprzeć. He stood there to support them. On stał, aby dać im dar męczeństwa, którego wcześniej nie mieli. He stood there to give them the gift of suffering, which they didn't have before. Ja wierzę, że baranek stał, kiedy Jan Hus był spalany w XV wieku i śpiewał pieśni na stoś. I believe that he was standing there when John Hus was being burned on the stake and when he was singing the hymns.
Baranek stał przeszyty sam bólem. The lamb stood there, being pierced with pain himself. Nie tak dawno zostało zadane mi pytanie, pastorze, dlaczego to tak jest, że im większa miłość jest, to tym bardziej większej miłości towarzyszy większy ból. I was asked a question recently. Someone said, Pastor, how is it that the greater the love there is, the more pain there is also? Było to wtedy, kiedy jeden z kochających synów żegnał umierającego ojca. It was then when one of the loving sons was saying goodbye to a dying father. Siedział przy jego łóżku i trzymał go za rękę. He sat by his bed and he was holding his hand. Spędzał z nim wiele godzin płacząc. He spent many hours there crying. I wtedy w tym kontekście zostało postawione to pytanie. And there in this context this question was posed. Jak to jest? How is it? Że im większa miłość, that the greater the love there is, tym większy ból rozłąki. The greater the pain of separation. Im większe więzi, the tighter the bonds there are, tym większy ból, gdy przyjdzie rozstać się. The greater the pain when the time comes to be separated. Golgota. Golgotha. Była takim miejscem bólu. Was such a place of pain. Bo było to miejsce, kiedy na chwilę w ramach płacenia ceny odkupienia. Because this was the place for a very short time while the price of salvation was being paid. Syn był odłączony od swojego ukochanego ojca i nie wyobrażał sobie życia bez tego. The son was being separated from his father and he couldn't imagine that. To była niesamowicie wielka walka i dramat. This was a great fight and a great drama. Który wyrwał okrzyk Ojcze mój, Ojcze mój. Which caused that crying out, My father, my father. Dlaczego? Why? Dlaczego? Why? Ale z kolei wtedy jego ojciec stał tak blisko. Yet at that time his father stood and he stood so close. I wspierał jego swojego syna. And he was supporting his son. Cena zbawienia. The price of salvation. Nie płacz, Janie. Do not cry, John. Jest ktoś, kto odniósł zwycięstwo. There is someone that has won victory. Ale ten baranek chce odnieść zwycięstwo również w twoim sercu. But this lamb wants also to have victory in your heart. Chce opanować zupełnie twoje serce. He wants to take over your heart completely. I właśnie o tym czytamy w objawieniu świętego Jana w 14 rozdziale. And that's what we read about in Revelation chapter 14. A mam prośbę. And I've got a request. W 11 rozdziałach jest o baranku. For 11 chapters we read about the lamb. Szukajcie tych rozdziałów i studiujcie, a ja tylko o niektórych kwestiach powiem. Seek out those chapters and study them. I will only mention few of. Bo wiecie, dzisiaj jest kazanie śpiewane, a nie mówione. Because today the sermon has been sung, not spoken. I cieszę się na tą następną pieśń. And I'm so glad of the next hymn. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy zostali odkupieni z tej ziemi. Then I looked and behold, a lamb standing on Mount Zion with him, 144,000, having his father's name written therefore. Ale prawda jest taka, że zanim oni stali z barankiem na górze Syjon, oni już byli z barankiem tutaj na ziemi. But the truth is that before they stood with the lamb on Mount Zion, they were with him here on this earth. Śpiewali nową pieśń. Then they sang a new song. Pieśń radości niesamowitej i uwielbienia dla baranka. The song of great happiness and glory to the lamb.
a o nich zostało powiedziane, że takie relacje mieli z barankiem. And of them it has been said that they had such a relation with the lamb. W centrum wiersza czwartego jest powiedziane. In the center of verse 4 it is written. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek on idzie. These ones who follow the lamb wherever he goes. To jest takie całkowite połączenie się z barankiem. This is the complete unity with the lamb. Oni kochają baranka. They love the lamb. Oni są zachwyceni nim. They are enthralled by him. No bo nie można być niezachwycony takim darem miłości, takim darem przebaczenia i łaski. Because you cannot be impressed, not impressed by such a gift of love, such a gift of grace. Oni nie są połowicznymi chrześcijanami, nie byli nimi nigdy. These are not Christians for one moment and they have never been one. A gdyby nawet tak było, to musieli się zmienić. And if they, even if they were, they would have had to have changed. I zrozumieli jedno. And they would understand one thing. Że jeżeli chcą być w przyjaźni z barankiem, that if they want to be in a friendship with the lamb, nic nie może w tej przyjaźni im przeszkodzić. Nothing can interfere with that friendship. Muszą wszystko odłożyć. They have to put everything to the side. Co by zasmucało baranka. Whatever would sadden the lamb. To jest pokorne, ale z wielką przyjemnością poddanie się woli Jezusa Chrystusa we wszystkim, w każdej dziedzinie życia. This is in humbleness, submitting themselves to Jesus Christ in every aspect of their life, their lives. To jest oddanie tego całego kierownictwa w Jego ręce. This is given the whole leadership into his hands. Wiecie, że szczególnie mężczyznom trudno jest odebrać prawo jazdy. You know, it is very difficult to take out a driver's to take away a driver's license, especially for to a man, from a man. Ani, no, lubią kierować. No nie chcę powiedzieć, że chociaż tylko w samochodzie. They like to drive and I don't want to say that only in the car. Ale lubią. But they like it. Jezus pragnie wsiąść do samochodu. Jesus wants to get into the car. Samochodu naszego życia, naszej pielgrzymki. The car of our lives, of our journey. I nie chce usiąść z tyłu. And he doesn't want to sit in the back seat. Ani obok. Or next to us. Pokazuje na kierownicę. He is showing us the steering wheel. Wszystko trzeba oddać. We have to surrender, we have to give up everything. To znaczy on teraz będzie nadawał kierunek, gdzie pojedziemy dalej. Which means now he's going to be giving the direction which way we will drive. On będzie używał przyspieszenia w moim życiu. He will accelerate our lives. Ale czasem, gdy będzie widział, że sobie nie daje rady, będzie używał hamulca, też z miłości. But sometimes when he realizes that we're not coping, he will use the brakes also, and also from love. Takie oddanie wszystkiego. This surrender of everything. Bo my źle rządzimy naszym życiem. Musimy się przyznać do tego. Because we do not govern our lives properly, and we have to admit to that. Szatan pozbawił nas, grzech pozbawił nas takiego właściwego osądzania prawie wszystkiego. Because the sin has taken away our correct judgment from us of almost everything. Ja chcę iść za barankiem, gdziekolwiek baranek idzie, bo wiem, że on dobrze idzie. And I want to follow the lamb wherever he's going because I know he's going in the right direction. Gdy chodzi o jego wolę, when it comes to his will, on chce każde z przykazań wprowadzić do mojego umysłu. He wants to put every one of the commandments into my mind. A gdy chodzi o czas, and when it comes to time, to właśnie jak spędzam wolny czas pokazuje, jakim jestem chrześcijaninem. The question of how I spend my time shows what sort of Christian I am. Idą za barankiem. They're following the lamb. Są autentycznymi jego wielbicielami i naśladowcami.
They are his authentic followers and authentically go after him. W tym rozdziale jest powiedziane też, że przyjdzie czas cierpienia ludzi, którzy odtrącili ratunek od baranka. And in this chapter we also read about the people who have rejected the lamb. To jest w środku tego rozdziału. It's in the middle of that chapter. Wiersz 10. Verse 10. Że pewni ludzie, którzy wzgardzili cierpieniem Chrystusa, sami będą musieć cierpieć. That some people who have rejected the suffering of Christ, they themselves will have to suffer. Oni muszą wypić kielich goryczy, choć niepotrzebnie. They will also need to drink of the wine of the wrath of God, which is not necessary. Dlatego, że wcześniej baranek do dna wypił z tego kielicha. Because before them, the lamb has drank all of this suffering. Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, bo wydaje mi się, że ja sobie nie poradzę. To jest za wielka rzecz. Father, if it is possible, let this cup pass me, because this is such a great thing and I'm concerned that I'm not able to cope with it. Może jednak znajdzie się jakaś inna droga ratunku rodziny ludzkiej. Perhaps there is another way for saving the human family. Synu, ja ci nie wezmę tego kielicha, ale ja ci go pomogę wypić do końca. Son, I will not take away this cup from you, but I will help you drink it till the very end. Bracie, siostro, nie musimy pić już więcej z tego kielicha potępienia i goryczy. Brothers, sisters, we do not have to drink from this cup anymore, this cup of condemnation of and of bitterness. Ale objawienie świętego Jana jest księgą, która mówi o konkretnych zmaganiach i walce. But Revelation is a book that tells us about specific battles and specific struggles. Mówi o grzechach osobistych poszczególnych ludzi. It's talking about individual sins of individual people. Ale mówi również o grzechach pewnych instytucji, które walczyły z barankiem przez wieki. But it also speaks of sins of certain institutions which have been fighting the lamb over the ages. I jedno z trudniejszych miejsc, które chciałbym dzisiaj tylko dotknąć, to jest 17 rozdział, którego się czasem boimy. 17 rozdział objawienia świętego Jana, piękny rozdział. And one of the more difficult subjects that I would like to touch on today is in the chapter 17. Ale żeby było łatwiej, to przeczytamy wiersz 14. But so it is easier for us, we will read verse 14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Those will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with Him are called chosen and faithful. 17 rozdział opiera się na całej wiedzy z Księgi Daniela i objawienia świętego Jana. Chapter 17 bases itself on the whole knowledge of the book of Daniel and the book of Revelation. I przedstawia tych, którzy walczyli z Chrystusem. And it shows those who were fighting with Christ. Z barankiem. With the Lamb. Jest przedstawiona tam niewiasta. A woman is shown there. Ale to jest niewierna niewiasta. But it's a woman who is not faithful. Obleczona w to sztuczne piękno. And she is dressed in this fake beauty. Ta niewiasta, która zdradziła baranka. This woman who has been unfaithful to the Lamb. Przez wieki w zasadzie już wypracowano interpretację. Through the ages, interpretation of this has been worked out. Jest to ta chwila, tragiczna chwila. This is that moment, that tragic moment, kiedy chrześcijanie,
When Christians, tracąc siłę i oparcie w baranku, losing strength and supporting of the lamb, szukają wsparcia we władzach świeckich, aby pomóc, aby pomóc dokonać, wykonać pewne praktyki. They are looking for support in the worldly powers to finish off their work. Na chwilkę się zatrzymam. And I'll stop here for a moment. Przypomina mi się taka historia z mojego życia, z naszego życia. I remember a story from my life, from our lives. Były lata 80. That was in the 80s. Jeszcze często wtedy zaglądałem do Zakopanego. Very often I would visit Zakopane back then. Mieliśmy pewną kochaną sąsiadkę. We had this beloved neighbor, która przychodziła do naszego domu 2, 3, 4 razy w tygodniu. Who came and visited our house 2, 3, 4 times a week. Nie po to, żeby plotkować. Not to gossip. Ale ona lubiła, but she liked modlić się z nami, śpiewać pieśni. She liked to pray with us, to sing hymns. Bardzo lubiła słuchać Słowa Bożego. She really enjoyed listening to the word of God. Przychodziła w soboty na nabożeństwa. She came on Saturday to the church. A w tygodniu mieliśmy taką nieformalną grupę domową. But during the week we had this informal home group. Jakie to były piękne chwile. And this were such wonderful moments. I remember them. W niedzielę ta osoba chodziła do swojego kościoła. On Sunday this person went to her church. Było jej bardzo trudno podjąć pewną decyzję. It was very difficult for her to make a decision. Zdawała sobie sprawę, jak wiele błędów i problemów jest w kościele powszechnym. She realized how many problems and difficulties are there in the common church. Ale nie mogła nic z tym zrobić. Yet she couldn't do anything with it. Pragnę wyjaśnić dlaczego. And I would like to explain why. Był to okres pontyfikatu Jana Pawła II. This was the time when John Paul II was being pontified. Wiecie, że wtedy wielu szczerych, naprawdę szczerych katolików, you know that at that time many very earnest Catholics gorąco wierzyło, they truly believed, że ich papież, ten polski, dobry papież, that their pope, this Polish pope, the good pope, naprawi Kościół. He will fix the church. Naprawi Kościół. He'll fix it. I powiedziała do nas pewnego razu, and she said to us one day, ja poczekam. I will wait. Ja mam nadzieję, I have got the hope, że te zmiany przyjdą, że my będziemy biblijni również. That these changes will come and that we also will follow the Bible. Historia kończy się dosyć smutno. This story ends sadly. Ta pani doczekała się śmierci. This lady has died. Ale nie doczekała się tych zmian. But she had not seen those changes. I według proroctwa biblijnego te zmiany nie zaistnieją. And according to the Bible prophecies, these changes will not occur. Pozwólcie, że w dwóch słowach jeszcze powiem więcej, bo mamy przykłady z dzisiaj. And let me say a few more words, because we have got examples from today. Wiecie, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju? You know what today is happening in our country? Hierarchowie Kościoła porozumiewają się. The hierarchies of the church come to agreement. Z państwem, Sejmem. Agreement with the government of the country. Aby w pewnym sensie wymusić, to in some way enforce, właściwe zachowanie niedzieli, the correct worship of Sunday, zaostrzone kwestie aborcji,
the question of abortion being more strict. I tak sobie myślę. And I am thinking, Panie Jezu, Lord Jesus, czy nie wystarczają Twoje przykazania? Isn't it enough to have your commandments? Czy nie wystarcza głos Ducha Bożego, głos sumienia w życiu chrześcijan? Isn't it enough for the voice of the Holy Spirit, voice of the conscience in Christians? Że musimy uciekać. That we have to run to. Do prawa, do sądu. To the law, to the courts. A jeżeli ktoś tak nie będzie robił, and if someone's not doing it, będzie ukarany. That person will be punished. Wiecie, co to jest? You know what that is? To jest grzech przeciwko barankowi. This is a sin against the lamb. Dlatego, że nie ma oparcia więcej w baranku i jego miłości, aby z tych motywów ludzie służyli Bogu. Because there's no more support or leaning on the lamb, and that because of these convictions people will serve him. I to jest rodzaj niewierność, powiem więcej, zdrady wobec miłującego baranka. And this is a form of being unfaithful towards the living lamb. Proroctwo mówi, the prophecy tells us, że tuż przed przyjściem Chrystusa, that before the coming of the Christ, na nowo dojdzie do takiego silnego połączenia Kościoła z państwem. Yet again there will be a strong unity between the church and the government. I baranek wtedy woła. And the lamb is calling out. Uciekajcie. Escape. Nie ma zbawienia w tłumie. Nie ma ratunku w tłumie. There is no salvation in the crowd. Nie ma ratunku tam, gdzie jest takie zamieszanie wokół baranka. There is no salvation where there is such a tumult regarding the lamb. Uciekajcie, ja wam pomogę. Run away, escape, I will help you. Nawiążcie kontakt ze mną. Re-establish contact with me. Baranek zwycięży. The lamb will win. Bo jest Panem Panów i Królem Królów. Because he is the Lord of Lords and King of Kings. A z nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. And with him are those who are called, who are faithful, who are standing with him. To są te przepiękne cechy. These are the beautiful characteristics. Jedna z tych ostatnich cech to jest wierność. And one of those last characteristics is faithfulness. Wiecie, żyjemy w tak trudnych czasach. We live in such difficult time, że o wierności nawet nie wypada mówić. That we shouldn't even talk about being faithful. To są te trudne czasy końca. These are the difficult times of the end. Ale muszą nastąpić radykalne zmiany w naszym życiu. But radical changes need to occur in our lives. A nie będzie to trudne. And this will not be difficult. Bo mamy baranka przed sobą. Because we've got a lamb in before us. On nam pomoże. And he will help us. 19 rozdział opowiada. Chapter 19 tells us, że pewnego razu Jezus ujrzy swój lud, swoją małżonkę. That after these times Jesus will see his people, he'll see his bride. I powie, jest gotowa. And he will say, she is ready. Jest gotowa. She is ready. Ma cudowną szatę. He's got a beautiful robe. Oh, she's got a beautiful robe. To są uczynki świętych. These are the good deeds of the holy. Tak tu już im to jest przypisane. And it has been given to them. Ale tak naprawdę to były sprawiedliwe uczynki baranka, Pana Jezusa. But in truth, these were the righteous deeds of the Lamb, of Jesus Christ. Przypisane w ramach małżeństwa i zbawienia na ich konto. And they have been credited in the form of marriage to their account. Wiecie, oblubieniec w miłości chce obdarować swoją ukochaną. The bridegroom wants to shower with gifts his beloved one. I obdarował ją przepiękną suknią. And he has given her the wonderful dress. W której nie ma ani jednej nitki naszych własnych zasług. In which there is not a single thread of our own good deeds.
Weselmy i radujmy się, bo właśnie nastała ta chwila połączenia na wieki baranka z uratowanymi ludźmi. Be glad because this moment of unity of the Lamb with the people who are saved has come. Jezus bardzo poważnie i z wielką radością traktuje to przeżycie. And very seriously and with great solemnity, Jesus is treating this moment. Pamiętacie, co powiedział w Wieczerniku? You remember what he said in the upper room. Ja nawet z tej winorośli więcej nie będę pił. I will not even drink of this grape juice anymore. Ja to sobie odłożę. I'll put it aside. Na kiedy? Till when? Jak na nowo spotkamy się w Królestwie, też na wieczerzy. When we meet again in the heaven, also at a special function. Cóż to będzie za dzień? What a wonderful day that will be. 21 i 22 rozdział opowiada, jaką rolę będzie baranek odgrywał w całej wieczności. Chapter 21 and 22 tells us of the role of the Lamb in the whole eternity. Przy baranku nie będzie potrzebne nawet słońce, chociaż będzie słońce. Where there's Lamb, there's no need for the sun, even though the sun will still be there. Baranek będzie im świecił. Wiecie, światłość ma cudowne znaczenie. The Lamb will shine for them. And you know, light has got a special meaning. Wszystko wygląda pięknie, piękniej w promieniach tej światłości. Everything looks more beautiful in the rays of this love. Baranek razem ze swoim ojcem będzie świątynią. Tak jest napisane. Lamb together with his father, he will be the temple. Jest to oczywiście metafora. Of course, this is a metaphor. Już nie potrzebujemy żadnego pośrednictwa, mamy bezpośredni dostęp do niego. We don't need anyone between us because we've got direct access to him. Będzie życiem naszym. He will be our life. A jego cudowne imię będzie na naszych czołach. And his wonderful name will be on our foreheads. I nigdy nie przestaniemy patrzeć na niego z największym podziwem. And we will never cease to look at him with the greatest of adorations. I tak już pozostanie. And so it will remain. I warto wrócić do siódmego rozdziału. And it is good to come back to chapter 7. Że baranek będzie zarazem tym największym przyjacielem naszym przez całą wieczność. That the Lamb will also be our greatest friend through the whole eternity. Jego obecność sprawi, że to miejsce będzie naprawdę w pełni niebem. And his presence will cause that this place will truly be a heaven. A wszelkie pragnienia człowieka będą zaspokojone. And all human needs will be fulfilled. Nie będą już łaknąć, ani pragnąć, ani nie padnie na nich żadne słońce. They will not be hungry, they will not be thirsty, nor the sun will fall upon them. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł. Because the lamb which is among the throne, he will feed them. I poprowadzi do źródeł żywych wód. And he will guide them to the living springs of water. I nie będzie już więcej łez. And there will be no more tears. Jak bardzo chciałbym patrzeć na baranka. How much I would like to look at the lamb. Bo jak go zobaczę, because when I see him, nie będę obojętny. I will not be just not caring. Nie będę mógł się nie zmienić. And I will not be able not to not change. On jest dobrym we mnie. He is good in me. Tego szczęścia, tej radości życzę wam z całego serca. And this happiness, this great feeling I wish to all of you. Zwycięstwa z barankiem. The victory with the Lamb. Jest tego godzien. And he's worthy of it. Amen. Amen.